Dear ladies and gentlemen, it is great pleasure and honor to welcome all distinguished guests in our yard on the ceremony of cutting steel for second of series 2 SIGINT Intelligence Reconnaissance Ship, which will be named ORP Henryk Zygalski. Each steel cutting ceremony is a momentous or first visible step of the construction process and is one of a few traditional remaining from old days announcing yard start production. To bardzo nowoczesna jednostka ze bardzo skomplikowanym systemem nasłuchu radioelektronicznego. Tak naprawdę to są rzeczy, które w tej chwili cały czas są na etapie uzgodnień, doboru, tak żeby zgranie tego wszystkiego ze sobą i połączenie dawało jak najlepszy efekt. W tej chwili pracują specjaliści z tak naprawdę całej Europy wspólnie z naszą marynarką wojenną i dobierają te systemy tak, by dało się jak najlepiej wykorzystać potencjał tej jednostki. And on behalf of the president, I would like to express my great congratulations to Remontowa Shipbuilding and a subcompany for starting this process. And I want to assure you that, taking into consideration that the concept of strategical security of the Baltic Sea, which was crafted in National Security Bureau under the surveillance of President, it's very important from the perspective of the President of the Republic of Poland to develop capabilities of our Navy to protect our critical infrastructure, to acquire tools which are necessary to conduct the tasks dedicated for Navy warfare. Rozbudowa wszelkich zdolności marynarki wojennej dzisiaj nabiera szczególnego znaczenia, zarówno w wymiarze zdolności do prowadzenia pełnoskalowej konfrontacji w obszarze Morza Bałtyckiego, basenu Morza Bałtyckiego, ale również do operacji sojuszniczych i zaangażowania Polski w kontyngentach sojuszniczych naszych partnerów, no a przede wszystkim do ochrony infrastruktury krytycznej. We live in troublesome times. On the other side of the Polish border, Russia have invaded Ukraine. This makes us all feel a bit unsafe. Now I represent Kockums and Saab being part of the Swedish defense industry. And I'm glad that we work together with Remontowa, who represent the defense industry in Poland. I trust, which I think we also heard from the speech previously, that we share a common objective, that we jointly must deliver on time the best possible capabilities to the seamen and soldiers that will work to make sure that we can feel safe.